straight from the Blue Ark of the Covenant government, theocracy. Here's Selassie. Truly divine, oh, I tell you the best of wonderful, oh, magical, oh, a sensation of. Today across Los Santos, and that was a little bit of Fire from Lion Babe, Treat Me Like Fire, and before that Roman Giannata, another absolutely important essential emerging new artist connected to the Janelle Monáe family. The track was called I-69. Make sure you stay tuned to Worldwide FM. This is Dan Funk. Thank you.
exclusive for you right now. Watch out. Turn up the volume. We got Jamie Liddell. This is Runaway. Pan poczeka, jakiś tutaj konfident jest. Dobry, taksóweczki nie potrzeba? Będą, panu. To jest dziadek, zostaw dziadka. Tak, to pan dziadek? Ja nie zamawiałem pan taksówki. Taksóweczki nie potrzeba? No nie, w sumie potrzeba pana, mógłby pan mnie zapodwieźć na główny parking. To jak, proszę pana, podwieź się pan? Tak, już, momencik, ktoś się tutaj... Ty ziomek, dawaj ze mną. Dawaj, idziemy na główny parking. Dobra, ja muszę auto znaleźć, bo mi auto... No dobra, dobra, do powodzenia. O, panie, panie, jedź szybciej, autem. Panie. No to... A co pan tak wolno? Jedź... Panie, bo tu tak, wie pan, ja tu na wyspę przyleciałem. I może pan, nie wiem, pan się zna jakoś na tym, jak tu łatwo hajs zarobić. Żeby się nie narobić, a zarobić. Legalnie czy nielegalnie? A panie, tak żeby było najlepiej. To najlepiej iść na śmieciarza. Albo na traki. To jest legalne? Legalne. A śmieciarz ile to średnio zarabia? Śmieciarz? Koło szóstki. No. Stówki? Szóstki. Co pan kurde? 6000, pani kolego. A panie, no to... A te traki, czy co to jest? 18. Długie ale trasy. Nie. Długie trasy, strasznie długie trasy. Dobrze, to dziękuję, proszę pana, za podwózkę. O Jezus. Nie, panie biały. O, dzień dobry. Proszę pana. Dobry. Jak panu mija dzień? Dobrze. Jak on się nazywa? Proszę pana, to ja nie wiem, to jest jakiś taksówkarz. To jakiś fake taxi. Dlaczego fake taxi? Jak ci się nazywa? Bo ja cię chyba znam. Ekskluzywna taksówka. Jak się nazywasz? No, taksówkarz się nazywa. Zwany taksiarz na dzielni. Ech, te kurwa złotówy. Nie twoja furka widzę. Zabłądziłeś?
taksówkę. Tak, gdzie jedziemy? Ja pana zaznaczę. Czemu za motor za nami jedzie? To jest mój kolega, spokojnie. A nie możesz jechać motorem? Ja to się boję takich nowoczesnych sprzętów, wie pan. Pan tu skręci na zajazd. To gdzie my jedziemy w końcu? Tamten żółty blok. Bo nie pamiętam gdzie jest dokładnie, tu w prawo. Pan czekał, tu muszę jedzenie koledze dać. Po tej jedzenie, bo za chwilę naprawdę zemrzesz po mnie. Czekaj, kurwa. Kurwa, no nie zdążyłem. I co, wezwać pogotowie? Dobra, stówka się należy, jadę dalej, bo mam kolejne wezwanie zaraz. Halo? Dobra, dzięki, pozdrawiam. Panie, uważaj, kurwa, jak jedziesz tym autobusem.
Panie policjancie! Dlaczego pani reaguje na autobus, który mnie uderzył właśnie w tym momencie? Panie policjancie! Panie policjancie! Panie władzo. Co się stało? Dlaczego pan nie zareagował na autobus, który mi właśnie mi uderzył w samochód i odjechał? Pod komendą to wszystko się działo? Jeszcze... Ale mnie tu nie było. Był pan cały czas. Bo ja miałem Tylko ja miałem przerwę, ja miałem status 2. No dobra. Nie ja, ja miałem przerwę, bo mnie nie było przy komputerze. Zaraz zobaczymy, zaraz komendant będzie. Są kamery. Gdzie jest komendant? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten autobus mi uderzył, proszę pana policjanta. O, ten, pan zobaczy, co on robi. Co on robi, pan zobaczy ten autobus. Ten tak, ja czekam na komendanta, nie mogę. Mam czekać na komendanta, nie mogę, kurwa, się rozdzielić, wie pan o tym? No, pan musi go zatrzymać i wezwanie zrobić, że komendant przyszedł do niego, a nie jeździ i wariuje. Mi samochód tu... będzie dojechany, spokojnie. Oni tu, kurwa, nie rozwoję się, jestem sam na razie. Nie będę latał... Na razie tych, kurwa, muszę zatrzymać na rowerach, bo odpierdalają, kurwa, debilizm jebany. Witam, dziadka. Cześć. Ale mnie łeb napierdala po wczoraj. Napierdala cię łeb? No, co, po wczoraj. Trochę się działo. Tam... Impreza była wczoraj? No, była. Impreza wczoraj, dziadek, była? Była, była. Mocna była impreza? No, dobra. Ty byłeś na niej. No, byłem. Byłem, ale trochę ja wypiłem. Za dużo nie mogłem. Bo rano trzeba było wstać na służbę. Dobra, pan, jak to jest. Wiem. Dobry. Ej, kurwa! Uspokój się! Typie! Panie policjancie, ten policjant mnie bije! Panie policjancie! Co tu się dzieje? Komenda teraz przyjedzie. On mnie bije, panie policjancie! Chciałbym doniesienie zgłosić na tego... Czy napierdala naprawdę? Na tego... NPC córek. Słucham, panie policjancie, a może spadł na osobności? Tak, chodź, pan. Freeze, Chucko! What the fuck, dude?
Ała! Ja miałem zielone, ty miałeś czerwone, pani kolego. Buried Sunday, like Solomon or Gundy, like on the sun's up. Just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. Zatrzymaj się. Kurwa. Fuck off. Thank you.
Kurwa mać. Kurwa, ją postawiłem, gdzie ja się rozpierdoliłem. Naprawki, kurde, przy sobie. Może mam. Nie mam naprawki. Kurwa. Halo, halo, halo. Halo, halo! Idźcie dzieciaki do Izaka, kurwa.
Idźcie mu gałę zróbcie, po kolei. Kurwa, nie ma nikogo na serwerku. Szkoda mechanika. Tu. Kurwa. Nie ma żadnej taksówki, kurwa. Pierdolę. Kurwa, muszę pojechać do tego sklepu sam chyba. Kurwa, przecież jesteś w tym, ja pierdolę. No nie. A z fury kurwa nie otworzę. W dupę pierdolony.
pierdolę. Kurwa, moja fura. The ship connection is here. Are y'all with me out there? Pierdalaj.
kurwa, typie! Mam broni? Gdzie mam klamę? Dobry. Dobry. Chciałbym zgłosić. Świr, słucham, co się stało. Nie świr żaden. Chciałem zgłosić, po pierwsze. Słucham? Po pierwsze, chciałem zgłosić. Ja mówię sierżant świr. A, myślałem, że ja świr. Dobra, wybacz. Nie. Dobra, spoko. Chciałem zgłosić, jeden z autobusów mnie potrącił. Mój samochód mnie potrącił i wjechałem na ten słup, który za panem stoi. Naprawiłem samochód sobie swój, ale go kurwa nie mogę teraz otworzyć. Macie do... Bardzo dziękuję. Tak. Proszę zrobić coś z tymi autobusami, bo oni rozwalają samochody wszystkim. Ja jestem biedny. My się nie rozdzielimy, jak mamy 10 wezwań, to... Rozumiem, rozumiem. Szkoda, że żadnego mechanika nie ma tutaj w pobliżu. No nie ma. Oni też się opierdalają, tylko pieniądze by chcieli. No. A... Gdzie można zdobyć taką zabaweczkę, co pan ma teraz w rękach? To tylko policjanci nigdzie, i mechanicy. Tylko no właśnie. Aha. Nawet byłem w urzędzie pracy, żeby załatwić szybko, żeby być mechanikiem. Żeby sobie samo otworzyć, ale nie było. Bardzo panu dziękuję za pomoc. Dobra, proszę, proszę. Dziękuję. Bo my jedziemy na następne zgłoszenie, mamy. Dobrze. Zamknął się znów! Kurwa.
No kurwa mać. Nie ma żadnego mechanika. Dobra, znów do psów na psy zadzwonię. Kurwa, pierdolony złom. No nie no, kurde jeża. Wojtek, jak ci się nie podoba, to nie musisz oglądać. Wypierdalaj. No, co jest? Siemanko, dziobek. Dziobak, przepraszam. No nie, no co z tym samochodem? Otwórz się do chuja pana. Znów psy przyjadą zaraz. Ja pierdolę. Już tutaj 20 minut czekam. Oh yeah. Oh yeah. Dziękuję za followka. No kurwa, otwórz się do jasnej pan. Nie ma mechanika żadnego na serwerze. No kurwa, co ja mam zrobić? Tak, na śmieciarce i na tirze, na traku. Co się dostaje 18 tysięcy za kursik. No kurwa, teraz siedzę tutaj i będę się patrzył 2 godziny jak... Mam kanapek już, głody się robi. Kurwa. Moja fura kochana. Co ja mam zrobić? Nie chcę jej zostawiać tutaj, kurwa. Nie ma medyka, czyli nie ma tego mechanika. Dobry.
Panowie policjanci, znów mi się zamknął ten samochód, jak odjechaliście. Nie wiem, co z nim jest. Chyba go sprzedam, kupię sobie coś innego, bo już jakiś trefny jest. Policja teraz takimi samochodami jeździ? Nie, bo pojazd zniknął na depach. Aha. Dobra, poczekajcie chwilę, zobaczymy, czy teraz się otworzy, bo kurde, bo jest masakra. Poczekaj, bo ja muszę do niego wsiąść najpierw i przejechać do przodu i do tyłu, no i do tego nie było otwarte. No to przejedź się kawałek. O, mechaników nie ma w ogóle, nikogo nie ma. Chujowy serwis. Pan... sprawdzi. Teraz działa. Dzięki. A mam takie pytanie, jakbym odstrzelił jednego typa tego, który mi rozwalił furę, to ile lat mi grozi? No jak tego nie będziemy widzieć, nie będzie świadków, to nie wiem, nic chyba. Ale jak pana złapiemy, no to 10 miesięcy. Dobra. Do 15. Spoko, to niedużo za takiego debila. Dobra, pozdrawiam, na razie. Czekają, patrzą, czy jadę na czerwonym. Takiego chuja. Teraz jak mi się kurwa zamknie, nie? Czekajcie. Gdzie jest zbroja?
dzwonią sklep, kurwa teraz. Dobry. Dobry, pani kierowca autobusu. Panie policjancie, jedziemy, jedziemy!
Dobry, co tu się stało? Bite. Co? Tutaj bite. Auto bite. No bite, bite. A co tam tak leży? Chyba go przejechali. Piraci drogowi. Pogotowie wezwane? Mam? Pogotowie wezwane? Tak, dzwoniłem. O, policja jeszcze go dobiła. No, ja tu przyjechałem sobie autobusem z pracy i kiedy ja wjechałem na parking, to jakiś autobus jechał. Jakiś autobus jechał tak ostro. Takie, po fachu. I uciekł. Tak. Tak, napisałem. Wysiadaj. Nie wiem, który mi rozpierdoli samochód, ale będę kurwa ta zabijał kartę.
Dobry. Zatrzymaj się. Dobra, co się stało tutaj? Chcę podjechać do szpitala. Halo, proszę się stąd odsunąć, tak? Co jest to?
Dobry. Śmieciu pierdolony.